Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie przedstawił nową koncepcję budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Ma ono powstać pomiędzy dworcami autobusowym i kolejowym. Przetarg zostanie ogłoszony w styczniu, a realizacja inwestycji ma zająć 3 lata. Nie wiadomo jednak, czy zmieni wygląd dworca PKS i sąsiednie działki, o co od dawna zabiegają pasażerowie i mieszkańcy miasta. Dworzec autobusowy w Rzeszowie słynie ze smacznych zapiekanek. Gorzej jest z tym, co najważniejsze, czyli komfortem podróżowania. Jest strasznie zatłoczony, za dużo autobusów, nie ma miejsca, zdecydowanie. Mi się wydaje, że tak średnio ten dworzec na tle innych miast, ale nie jest najgorzej. Przydałoby się coś z nim zrobić w końcu. O kolejnych pomysłach władz miasta słychać od kilku lat. To koncepcja nowoczesnego dworca sprzed 2 lat, ale skończona tylko na efektownych wizualizacjach. Zarząd Transportu Miejskiego ma już nową koncepcję Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Ma ono powstać na tym terenie, pomiędzy dworcem autobusowym a dworcem PKP. Będzie zagospodarowana w inny sposób, czyli... Niektóre budynki zostaną przebudowane, inne wyburzone. Będą tu zajeżdżały autobusy komunikacji międzynarodowej, regionalnej i miejskiej. W strefie dla pasażerów przed dworcem PKP mają stanąć wysokie słupy zakończone okrągłymi dachami. Na poziomie -1 powstanie parking dla 120 samochodów, miejsca dla taksówek, a także przejście podziemne do dworca PKP. W miesiącu styczniu ruszy przetarg. Według zasady zaprojektuj i wybuduj. Chcemy, ażeby fizycznie w 2018 roku wykonawca wszedł na teren budowy. Projekt nie obejmuje terenu obecnego dworca autobusowego. Zdaniem dyrektor Kowalskiej... PKS nie wyraża akcesu przystąpienia do tej inwestycji. Inaczej widzi to właściciel dworca. My wykazujemy gotowość i chęć udziału w projekcie i w budowie Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. A mówiąc krótko, ten projekt jakby w tej chwili został rozbity na takie drobne, punktowe projekty związane z tym, co realizuje miasto, gmina Rzeszów, z tym, co realizuje PKP. Mówiąc inaczej, nie jest to wspólne przedsięwzięcie trzech partnerów, którzy są w tym zainteresowani. Inna działka koło dworca autobusowego, należąca do PSK Rzeszów, od kilku miesięcy jest wystawiona na sprzedaż. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Wojciecha Buczaka, który pół roku temu na nowo zainicjował dyskusję na temat budowy nowoczesnego centrum komunikacyjnego w Rzeszowie, projekt powinien być bardziej ambitny, jak choćby ten z Olsztyna czy Gliwic. Dlatego, jak przekonuje, całkowicie nowa inwestycja powinna objąć także działki PKS-u i PSK. To, że teraz jest plan przebudowywania dworca kolejowego i rejonu wokół niego, to z jednej strony dobrze, no bo wiemy, że bardzo źle to w tej chwili wygląda. Ale niestety chyba tracimy, oby nie bezpowrotnie, szansę na zbudowanie takiego dworca multimodalnego z prawdziwego zdarzenia. Oby te inwestycje teraz czynione bezpowrotnie właśnie nie zamykały drogi do takiego dworca. Zarząd Transportu Miejskiego szacuje, że budowa nowego dworca będzie kosztować około 70 milionów złotych. Według planów ma być gotowy już w 2020 roku.